Butler to chyba można powiedzieć, że będzie rola jego życia. Wciela się w Elvisa Presleya. Czy jest coś takiego dla aktora, aktorki, że ta rola życia nagle wiesz, że się pojawiasz? To jest właśnie ten moment. Kurczę, mi się wydaje, że trochę ciężko, mnie się wydaje, że trochę ciężko przewidzieć, która rola będzie rolą życia, jak nie jest się chyba takim bardzo, bardzo dojrzałym aktorem, ponieważ no, zawsze to życie trwa, jest jakimś kontinuum, więc czas pokaże, ale na pewno jestem bardzo ciekawa jego występu. Ja jego wcześniej nie widziałam, Austina Butlera, w żadnej roli. To też wydaje mi się, że to jest takie jarzmo zagrać króla rock'n'rolla, który jest, ma tylu fanów, bo są jakieś oczekiwania, no ale trzymam za niego kciuki zewnętrznie. Na pewno bardzo dobrze skastingowany aktor. Taki moment, kiedy nastąpił, kiedy poczułaś się gwiazdą? No bo jesteś gwiazdą, jesteś tutaj, jesteś rozpoznawalna, co i rusz nowe projekty się pojawiają. Czy był to taki moment jakiś przełomowy, czy tak krok po kroku uważasz, że twoja kariera przebiega? Myślę, że krok po kroku. Takie mam poczucie. Już pracuję tyle lat w Teatrze Ateneum, że szkoda gadać. Nie no, żartuję, ale tak myślę, że tak się stopniowo powoli rozwijam. Myślę, że fajnie, bo to na pewno pomaga uczyć się tego ugruntowania i dystansu i nie odlecieć. I to jest chyba najważniejsze, mi się wydaje. No właśnie, bo w twoim przypadku nie czytać o jakichś skandalach, jakichś sensacjach, a jednak można, okazuje się. Jak zostać gwiazdą? To jest takie pytanie pewnie, które zadaje sobie mnóstwo młodych aktorek, młodych wokalistek. Był taki film z moją przyjaciółką Kasią Sawczuk w roli głównej właśnie, o tym tytule. Ja nie wiem, ponieważ mi się wydaje, że to też tak jest z tym byciem gwiazdą, jakby w takim mniemaniu opinii publicznej, że raz tą gwiazdą jesteś, a raz nie jesteś. Że to jest na tyle ulotne takie wrażenie, co błysk po prostu na niebie, więc to jest bardzo relatywne i no ja przede wszystkim jestem aktorką. Jesteśmy tuż po obejrzeniu filmu Elvis, legenda, wielka gwiazda Elvis Presley. Nadal słyszę piszczenie fanek w uszach. No właśnie, a czy te fanki tak piszczą w dzisiejszych czasach? Bo mam wrażenie, że to, co działo się w tamtych czasach, to czegoś takiego już nie ma. Mają swoich idoli, no. Na Billie Eilish piszczą, a na pewno na innych nie. Ale faktem, że takie czasy, kiedy gwiazda była kimś takim bardziej niedostępnym, chociażby przez to, że nie było internetu, że nie publikowała informacji na swój temat codziennie na Instagramie, powodowało, że urastała do potęgi kogoś boskiego. No i Elvis na pewno jest tym symbolem gwiazdy. No, film był taki bardzo też efekciarski, bardzo dużo bodźców. Na razie jeszcze nie opłynęłam, złapałaś mnie, jak wyszłam prosto z kina. Natomiast tragiczna postać jednak, no, tragiczna.